Szanowni Państwo, drodzy rodacy, ruszamy w kolejną trasę po Polsce. Kolejną, to nie pierwsza trasa, po to, żeby pokazać, co udało się do tej pory zrobić, jak jesteśmy wiarygodni, jak spełniamy konkretne nasze obietnice, ale także, aby tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu wiedzieć dokładnie, wiedzieć jak najlepiej, co trzeba dalej zmieniać. Ruszamy skoro świt, tak jak bardzo wielu Polaków zaczyna pracę. I wiemy doskonale, że jesteśmy w szczególnym czasie. Czasie skumulowania wielu kryzysów. Za skutek koszmarnych błędów polityki energetycznej, klimatycznej ze strony Unii Europejskiej mamy wielkie problemy z cenami. Te ceny są bardzo wysokie, przede wszystkim z jeszcze jednego względu. To wojna na Ukrainie i świadoma polityka Kremla, świadoma polityka Moskwy. To wszystko z kolei powoduje, że mamy ogromną inflację. Ona wpływa na portfele Polaków. Co zrobili nasi poprzednicy w takiej sytuacji? Właściwie sytuacji daleko łatwiejszej, dużo mniejszego kryzysu. Można powiedzieć 3P. Podnieśli wiek emerytalny, podnieśli podatek VAT i inne opłaty zresztą również i pozbawili Polaków około połowy OFE. Czyli brakowało pieniędzy, natychmiast sięgali do portfeli Polaków. Nasza polityka jest inna. Państwo musi być aktywne, w szczególności w czasie bardzo trudnym, a żyjemy w bardzo trudnym czasie. I tę aktywność pokazujemy. Mieliśmy osiągnąć 6% PKB na zdrowie. W przyszłym roku jest budżet, w którym pokazujemy ponad 6% na zdrowie. Mieliśmy osiągnąć do 30 roku 3% na PKB, 3% PKB na wydatki obronne. Osiągniemy to wcześniej, osiągniemy to już w przyszłym roku. Ale te możliwości budżetowe, które dzisiaj amortyzują kryzys, przynajmniej do pewnego stopnia, nie są dane raz na zawsze. Wiemy doskonale, jak zarządzali państwem nasi poprzednicy. To uszczelnienie podatków może się rozpłynąć we mgle i tyle wszyscy Polacy będą je widzieli. Szanowni Państwo, dzisiaj jest ten czas, że trzeba uświadomić sobie, że rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna. Nie da się wszystkiego, jak za dotknięciem magicznej, czarodziejskiej różdżki, uzdrowić. Nikt tego na świecie nie jest w stanie zrobić. Ale rządy dzielą się na dwa typy. Te, które aktywnie działają i te, które chowają głowę w piasek. Jak raz jeszcze podkreślę, było to i łatwo to udowodnić za czasu naszych poprzedników. Kiedy bezrobocie rosło, kiedy podatki rosły, rósł wiek emerytalny, a dochody Polaków były w stagnacji. W naszych czasach staramy się za każdym razem reagować. Pandemia, kryzys na granicy z Białoruskiej, kryzys popandemiczny, czyli zerwane łańcuchy produkcji, kryzys gospodarczy na świecie, a teraz kryzys inflacyjny, energetyczny i wojna na Ukrainie. Te wszystkie kryzysy się razem zebrały i rzuciły na nas. Ale podołamy im wszystkim, bo bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy, to jest cel naszego rządu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, szanowni państwo, po jednym pytaniu i ruszamy w drogę. Dzień dobry, Małgorzata Mielcarek, TVN24. Panie premierze, pytanie o stosunki polsko-węgierskie, bo kilka tygodni temu mówił pan o tym, że drogi Polski i Węgier się rozeszły. Teraz zapowiada pan, że jednak ta współpraca będzie. Z czego to wynika, co się zmieniło? No bo wiemy, że postawa Viktora Orbana wobec Rosji, sankcji wobec Rosji i wojny w Ukrainie się nie zmieniła. Szanowni państwo, z Węgrami łączy nas bardzo, bardzo wiele. Węgry to jest nasz, razem z Czechami, ze Słowacją, najbliższy sojusznik w ramach Unii Europejskiej. Widzą doskonale nasi węgierscy przyjaciele, w jaki sposób prowadzi się politykę w Brukseli. I razem z całą Grupą Wyszehradzką jesteśmy w stanie w bardziej efektywny sposób realizować naszą politykę. Dzieli nas cały czas stosunek do Ukrainy. Nasz stosunek do Ukrainy jest bardzo konkretny. Pomagać, bo tam jest dzisiaj linia frontu i nie chcemy, żeby ona była bliżej Polski. Ale też chcę zwrócić uwagę na jedno. Jakkolwiek jestem krytyczny co do wielu wypowiedzi naszych węgierskich sojuszników,
to jednak wszystkie pakiety sankcji mogły być ustalone tylko dlatego, że były ustalone jednomyślnie. A więc Węgrzy również głosowali za tymi pakietami sankcji. Owszem, my mamy dużo większe wyczulenie na to, co dzieje się na Ukrainie, ale dzisiejszy kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny, te skutki kryzysu, które wpływają na nas codziennie, a także wszystkie elementy tych perturbacji gospodarczych, z którymi mamy do czynienia, powodują, że lepiej, nawet jeżeli się nieco różnimy, szukać tego, co nas łączy, i tak będziemy działać w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Dziękuję bardzo. Proszę, pan redaktor. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, niemiecki dziennik Welt pisze o tym, że w kwestii reparacji dla Polski próba zadośćuczynienia Polsce jest wskazana. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się noty dyplomatycznej do rządu Niemiec? Tak jest. W najbliższym czasie możemy się spodziewać noty dyplomatycznej. Noty dyplomatycznej, która będzie podparta bardzo dokładnymi analizami, materiałami, które nie tylko pokazują nasze racje od strony moralnej, historycznej, ale także od strony politycznej i prawnej. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, panie premierze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rozmawiał pan wczoraj z wiceprezydentem USA Kamalą Harris, między innymi o energetyce jądrowej. Czy ta rozmowa oznacza, że to Stany Zjednoczone są bliżej naszego wyboru, jeśli chodzi o Polskę, w kontekście przynajmniej tego dużego atomu? Chcemy w najbliższych kilkunastu latach, do roku 2040, bo tak planuje się duże inwestycje w zakresie energetyki jądrowej, osiągnąć poziom co najmniej 6 reaktorów i 9 gigawatów mocy. Wierzę, że jest to również możliwe do przekroczenia, że ten cel jest możliwy do przekroczenia. Chcemy współpracować bardzo blisko z naszymi partnerami. Do tej pory najdalej rozwinęliśmy naszą współpracę z partnerami właśnie amerykańskimi. I o tym w szczególności rozmawiałem z panią wiceprezydent Kamalą Harris. Rozmawialiśmy o konkretnych firmach, konkretnych technologiach, o tym, jak przyspieszyć ten proces. Jesteśmy do tego gotowi. Ale jednocześnie też w Paryżu kilka dni temu rozmawiałem również o energetyce jądrowej z prezydentem Emmanuelem Macronem. I liczę na to, że ta współpraca jest kompatybilna. Zresztą potwierdziliśmy sobie to zarówno z Amerykanami, jak i z Francuzami. Rozmawiamy również z Koreańczykami o technologii amerykańskiej, którą Koreańczycy wdrożyli. Wszystko to jest spójne, jest to jednolita koncepcja i niesprzeczne ze sobą rozmowy. Chcemy z nimi przyspieszyć, bo widzimy doskonale, jak w gruzach legła ta polityka niemiecko-rosyjskiej przyjaźni gazowej, tak to nazwijmy, która doprowadziła dzisiaj do nieszczęścia w Europie. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, panie premierze. Aleksander Mimier, portal niezależna.pl. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, w wywiadzie dla The Sunday Times dziękuję premierowi ustępującemu premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi za wsparcie dla Ukrainy podczas wojny. Natomiast, jak mówi prezydent Zełenski, obawia się, czy pan Macron i pan Scholz, czy ci panowie rozumieją zagrożenie stwarzane przez Putina. Pan premier był niedawno w Paryżu, rozmawiał z prezydentem Macronem. Czy prezydent Francji, czy kanclerz Niemiec, czy ci politycy dziś nadal nie potrafią zrozumieć zagrożenia, jakie płynie ze wschodu? Wypowiedzi i sygnały, które płyną z Berlina i Paryża, są różne. Ale akurat moja rozmowa z prezydentem Macronem wskazywała na to, że prezydent nie tylko w pełni rozumie ryzyka wojny na wschodzie Europy, ale także chciałby wspierać mocno Ukrainę właśnie w tym, aby nie tylko przetrwała na linii frontu, ale także, żeby przetrwała w pełnym, że tak powiem, kształcie terytorialnym, w pełnej integralności terytorialnej tę wojnę. I myślę, że trzeba szukać tego, co nas łączy. Te kwestie na pewno nas łączą, również polityka jądrowa, polityka w zakresie energetyki jądrowej, i staramy się wypracowywać te tematy, które rzeczywiście nas łączą. I życzyłbym sobie tego, żeby największe państwa Unii Europejskiej i cała Unia Europejska pomagały mocniej. Między innymi potrzebna jest teraz pomoc finansowa po to, żeby państwo ukraińskie w ogóle przetrwało. O tym też rozmawiałem w Paryżu i tu właściwie też znaleźliśmy wspólny język. Więc mam nadzieję, że ten mocny głos prezydenta Zełenskiego, mocny głos także płynący z Polski, doprowadzi do tego, że dziś
jutro, pojutrze i Francja, i Niemcy, i także inne kraje będą mogły mocniej, jeszcze mocniej wesprzeć, dużo mocniej wesprzeć Ukrainę. Tego bym sobie oczywiście życzył, bo sytuacja na wschodzie, sytuacja na Ukrainie jest rzeczywiście cały czas bardzo groźna.